Myślę, że to jest bardzo, bardzo piękny i wartościowy program. No ja się odnalazłam tam fantastycznie. Znaczy czułam, że jestem w odpowiednim miejscu i miałam ogromną przyjemność z poznawania naszych bohaterów. Po to tam byliśmy, aby ich poznać, aby dowiedzieć się coś o nich, znaczy wszystkiego tak naprawdę chcieliśmy się dowiedzieć. Dowiedzieć się, czego pragną, czego im brakuje. No i my byliśmy z Przemkiem tak naprawdę tam tylko łącznikami, aby pokazać publiczności ich świat. Jeżeli chodzi o publiczność, mam nadzieję, że program pięknie, i tak zresztą było po pierwszym odcinku, jak widziałam, że pięknie zostało to pokazane i tak bardzo prawdziwie przede wszystkim świat naszych bohaterów. A dla samych bohaterów, no z tego co wiem, to była dla nich wspaniała przygoda, coś nowego, a dla pewnej części również i rzeczywiście miłość, która cały czas trwa. Ale to tak jak zawsze, pojawiły się pozytywne komentarze, były też negatywne. Nie wiem, czy ty je przeglądałaś, czy wiesz, co tam się pojawiło. No wiesz, to jest tak, że negatywne zawsze się pojawią, a Pudelki, Plotki i inne plotkarskie portale tworzą artykuły tylko z tych negatywnych. Co ja mogę? Nie uważam, że mi brakowało wrażliwości. No co mam powiedzieć? No, niestety nie mam... Jak mam się bronić? No, to jest jakiś tam odbiór kogoś. Ktoś z tego zrobił artykuł, bo wszyscy mają cały czas ogromną satysfakcję z zniszczenia. Trudno. Nic z tym nie zrobię.